Witajcie na kanale Mathematics. W poprzednich dwóch odcinkach opowiadałem Wam o brachistochronie, o cykloidzie, o najkrótszej drodze czasowo z punktu A do B i o tym, jak zasada Fermata, która później przekształciła się w prawo Snelliusa, było wykorzystywane właśnie do opisania tej krzywej brachistochronu i cykloidy. No ale prawo Snelliusa, czyli prawo refrakcji światła, jest to jakieś zagadnienie w fizyce. No to co to się dzieje tutaj na Mathematics? Czy zmienimy kanał nam fizyczny? No jasne, że nie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wyprowadzić prawo Snelliusa właśnie używając matematyki, używając pochodnej. No i może chwilę o samym prawie. Product, czyli iloczyn tego indeksu refrakcji oraz sinusa tego kąta powinien być równy indeksowi refrakcji w tym medium razy sinusa tego kąta refrakcji theta 2. No i co to są te indeksy refrakcji? Mówiłem trochę o tym w poprzednim odcinku. Zaraz mi się tutaj przyda, więc może zapiszę. No i w tym zadaniu będziemy musieli zminimalizować czas z punktu A do punktu B, no bo powtarzam takie już założenie, że jednak światło będzie podróżować drogą o najkrótszym czasie. Niekoniecznie najkrótszą drogą, chociaż może drogę sobie tutaj zaznaczymy. Dajmy na to z punktu A do tej tutaj, do powierzchni, dajmy na to jest to dystans numer 1, a z powierzchni do punktu B jest dystans numer 2. No i jakie jest dobre równanie, które łączy czas, dystans i prędkość? To jest oczywiście wzór na prędkość, czyli prędkość równa się co? Pamiętacie? No, w jakich jednostkach prowadzicie samochód? W kilometrach na godzinę, prawda? No więc wzór na prędkość jest to dystans dzielone przez czas. Ale ja nie jestem zainteresowany ani prędkością, ani dystansem, ja jestem zainteresowany czasem, więc czas jest wyizolowany i teraz o co chodzi? No cóż, czas, totalny czas z punktu A do punktu B to będzie czas spędzony w tym medium plus czas spędzony w tym medium, prawda? Zapiszę to. No ale jak wiemy, czas to dystans przedzielony przez prędkość, więc podstawmy może. I to jest to równanie, które muszę zminimalizować. Teraz w jaki sposób to zrobić? No cóż, V1 i V2 mogę zastąpić w ten sposób. Także te wyrażenia tutaj postawię za moją prędkość, natomiast za dystansę, no to już tutaj będę musiał to podzielić na takie dwa trójkąty. Dajmy na to, że horyzontalna długość między A i B to jest jakieś tam L. W tym górnym medium niech to będzie ta długość A, a ta X, natomiast w tym dolnym medium niech to będzie długość B. A ta długość tutaj, no cóż, jeżeli ta cała długość jest L, a ta cała długość jest X, wtedy ta krótka tutaj jest oczywiście L minus X. I teraz będzie mi o wiele łatwiej opisać ten dystans D1, bo D1 to będzie przeciwprostokątna w takim trójkącie prostokątnym, czyli będzie D1 będzie się równało pierwiastek z X do kwadratu plus A do kwadratu. No a D2 to jest przeciwprostokąta w tym tutaj takim mniejszym trójkącie z bokiem 1 L minus X, a z drugim B, czyli w prawie Snelliusa te indeksy refrakcji wezmę właśnie z tej prędkości, prawda? Natomiast skąd ja wezmę sinusa i tych dwóch kątów? Może teraz ja szybko opiszę, skoro już mam tutaj te boki X i L minus X opisane, ile jest wynosi sinus tego kąta. No sinus pamiętamy. Stosunek tej naprzeciw do przeciwprostokątnej, czyli x dzielone przez d. Ok, to nam się później przyda. Na razie podstawmy tutaj za d1, d2, v1, v2 i nasz czas będzie wyglądał w ten sposób. No ale jak teraz zminimalizować tą naszą tutaj funkcję właściwie? Możemy myśleć o czasie jako o funkcji. Od jakiego argumentu? No cóż, od x oczywiście, no bo jeżeli przesuniemy tutaj ten punkcik, na przykład dajmy na to tu, no to zmniejszy się ten x i zwiększy się l minus x, prawda? No ale czas się też zmieni, jeżeli ten punkcik zmieni się tutaj, więc totalny czas też się zmieni, czyli można by powiedzieć, że czas zależy od tej długości x. No i teraz pytanie, skoro czas może być tutaj od funkcją od tej długości x, w jaki sposób znaleźć ekstremum tej funkcji? Pamiętacie może z analizy matematycznej? Ekstremum funkcji jest wtedy, kiedy jej pochodna jest równa 0. Mam nadzieję, że wiedzieliście. Czyli muszę teraz po prostu wziąć pochodną ze względu na x po obu stronach.
Może pochodnej nie będę przyspieszał, zrobimy to razem. Pochodna byłaby wtedy jedna, druga razy to, co pod pierwiastkiem bez zmian, czyli x do kwadratu plus a do kwadratu do potęgi o 1 mniejszej, czyli minus 1 druga, razy pochodna tego wyrażenia pod pierwiastkiem. No to będzie tylko 2x. C dzielone przez n1 to jest nasza stała, więc tym się w ogóle nie przejmujemy. Nie ma to w sobie x-a, więc przechodzimy dalej. Tutaj mamy pierwiastek, mamy coś do kwadratu i później jeszcze mamy l minus x. Czyli tak jakby łańcuchowo trzeba pochodną wybrać jakby tak trzy razy. Pierwszy raz ze względu na pierwiastek, to tak samo jak tutaj, będzie to mniej więcej w ten sposób, że będzie jedna druga, to co pod pierwiastkiem bez zmian do potęgi minus jednej drugiej. Teraz pochodna tutaj z wewnątrz pierwiastka, tylko ta część ma x, to jest stała, czyli ona się zeruje, natomiast pochodna z tego będzie 2 razy l minus x do potęgi o 1 mniejszej, czyli do potęgi pierwszej. No i ostatecznie pochodna z l minus x to jest po prostu minus 1. A na dole ta sama historia, jak tutaj mamy stałą, więc nią się w ogóle nie przejmujemy. Mam nadzieję, że dobrze to zrobiłem, nie chcę tego powtarzać. No i teraz algebra, czyli próbujemy wyczyścić trochę tę prawą stronę. Tu zapisałem, że nasza pochodna jest równa 0 wtedy i tylko wtedy, kiedy ta prawa strona jest równa 0. Tu jest ten minus, ponieważ pomnożyłem przez minus 1, dwójki się skróciły. No i teraz to wygląda trochę ładniej. Co jeszcze tutaj mogę zrobić? No cóż, mogę pomnożyć obustronnie przez c i wtedy c mi się skróci. Mogę to wyrażenie przynieść na dół i to wyrażenie również przynieść na dół. Będzie to wyglądać mniej więcej w ten sposób. Zobaczcie to wyrażenie. Widzieliście już kiedyś wcześniej je? Przecież to jest nasze d1, możemy zastąpić, prawda? A to wyrażenie widzieliście gdzieś wcześniej? No, to wyrażenie jest dokładnie nasze d2, więc po co pisać tak długo, skoro można krócej, nie? W ten sposób. No dobra, dobra, a teraz to wyrażenie x dzielone przez d1, widzieliście gdzieś je wcześniej? Tutaj gdzieś na tablicy może ukryte? X dzielone przez d1 to oczywiście sinus kąta theta 1. N2 razy, jak myślicie, czym jest to wyrażenie? Gdzieś tutaj jest ukryte znowu? To jest oczywiście sinus theta 2. Czyli jeszcze tylko jeden krok, chyba widzicie już, do czego to zmierza. Dodam to wyrażenie do obu stron. Czyli podsumujmy, żeby bardzo szybko, co myśmy osiągnęli. Stwierdziliśmy, że czas jest minimalny wtedy i tylko wtedy, kiedy to wyrażenie jest prawdziwe. A to wyrażenie to oczywiście nasze prawo Snelliusa. No i na tym się kończy nasz dowód. No jak Wam się dzisiaj podobało? Mam nadzieję, że docenicie to, że dowód matematyczny tutaj potwierdził obserwację, że matematyka potwierdza fizykę. W końcu ci ludzie z fizyki, którzy używali tego modelu, mieli nadzieję, że on jest właściwy. Mają potwierdzenie, tak, jest właściwy, używajcie go ile chcecie. Więc to tyle. Ja potrzebuję Waszych komentarzy, kciuków do góry. Ja potrzebuję, żebyście się dzielili tymi wideami ze wszystkimi. Liczę na Waszą pomoc w tej sprawie, a ja już się z Wami żegnam. No i jak co tydzień wiszę Wam tyle pompek, jak i zakończyłem numer odcinka. Dzisiaj 24 odcinek, 24 pompki. W szczytnym celu 1000 subskrybentów do setnego odcinka. Kibicujcie mi, bo ostatnio już ledwo dałem radę, a ja próbuję to zrobić za jednym razem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Udało się, chociaż w zeszłym tygodniu chyba było trochę trudniej. Może staje się lepszy. Dzięki za oglądanie samego końca. Trzymajcie się. Cześć.